Dobry wieczór, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj kolejny raz cyklicznie na rysunkowym live'ie. Zapraszam serdecznie do dołączenia, do spędzenia wieczoru przy rysowaniu i przy takiej rozmowie o sztuce. Mam nadzieję, że jakaś rozmowa się nawiąże, że też będziecie brali czynny udział. Jeśli dołączacie, to możecie też udostępnić ten live. Dajcie znać, czy słychać, czy widać. Ja tutaj też będę patrzeć, czy wszystko jest bardzo ciepło. Ja mam troszkę uchylone okno. Dajcie znać, czy to jest, czy to nie przeszkadza za bardzo, czy mnie słychać. A chciałabym rozpocząć od takich kilku słów, które przeczytam w takiej oto książce, Historia obrazów, David Hockney i Martin Gayford. To jest okładka, książkę mam tutaj. Jest dość ciężka, gruba ciężka, to jest taki album, ale jest tu mnóstwo takich ciekawych refleksji. I teraz jest rozdział o stawianiu kresek. Dlaczego kreska jest interesująca? Kiedy stawiamy na papierze dwie czy trzy kreski, budujemy związki. Kreski zaczynają coś przypominać. Dwie krótkie linie mogą wyglądać jak dwie postacie albo dwa drzewa. Najpierw powstała pierwsza, a potem druga. W kreskach doszukamy się wszystkiego. Niewiele trzeba, żeby zasugerować ludziom, że widzą krajobraz, człowieka czy twarz. Zależy to wyłącznie od jednego – ludzkiej umiejętności postrzegania kreski jako przedstawienia. Myślę, że to jest tutaj bardzo interesująca rzecz, jaką akurat David Hockney tutaj powiedział, bo to jest książka, która jest takim jakby wywiadem, czy takim zestawieniem dwóch spojrzeń na historię sztuki, właśnie spojrzenia z perspektywy malarza. David Hockney już chyba, nie wiem dokładnie ile ma lat, ale chyba przekroczył 90 i cały czas tworzy. To taki brytyjski malarz, figuratywny, ale też z niezwykłą wyobraźnią. I to właśnie były słowa Hockneya. One się czasem przeplatają z słowami historyka sztuki, więc jest to bardzo ciekawe. W kreskach doszukamy się wszystkiego. Niewiele trzeba, żeby zasugerować ludziom, że widzą krajobraz człowieka czy twarz. Zależy to wyłącznie od jednego – ludzkiej umiejętności postrzegania kreski jako przedstawienia. Myślę, że jest to bardzo ciekawe, dlatego że przywykliśmy do tego, że kreska, że myślimy o rysunku jako jakiejś umiejętności, że bardzo wiele zależy od tej osoby, co rysuje, a czasami nie doceniamy tej drugiej strony, czyli właśnie odbiorcy, tego, który patrzy, który łączy te kreski w całość, prawda? I wspomniałam wcześniej, że dzisiejszym tematem będzie portret. Tutaj zaczynamy od tak troszkę filozoficznie, ale myślę, że właśnie to jest dobry tutaj wstęp do tego live'a rysunkowego o portrecie, gdyż wiele osób uważa, i ja też tak uważałam, i nieraz też tak sądzę, że portret, człowiek, narysować człowieka, namalować, to jest coś, jedna z najtrudniejszych rzeczy. I to prawda, bo nie dość, że to bryła, to się rusza, to jest tak skomplikowana, składa się z wielu elementów i cech charakterystycznych. No i żeby odzwierciedlić tak jak zdjęcie, człowieka, jeszcze uchwycić emocje i żeby to nie było tak jak zdjęcie, tylko właśnie tak artystycznie, no to po prostu
Jest to trudne i to prawda, ale wracamy do źródła, właśnie do tego, że nawet jak dzieci sobie rysują, czy wy jak byliście młodsi, to pewnie kreśliliście w zeszytach zarówno ludzi, jak i zwierzęta, jak i domki i wtedy się nie zastanawialiście za bardzo, jak to robicie. Po prostu było widać, co ma być czym. Właśnie tutaj Hockney o takiej sprawie mówi, pisze, że w kreskach doszukamy się wszystkiego. To jest taka prostota, która jakby przez rysunek idzie taki bardzo prosty przekaz. I dalej. Integralność przedstawienia opiera się na naszej sprawności w dostrzeganiu jednej rzeczy w jakiejś innej. Szekspir to tak wyraził w Antoniuszu i Kleopatrze. Czasem widzimy chmurę w kształcie smoka, para przybiera czasem kształt niedźwiedzia. No i tutaj jest bardziej, bym powiedziała, taka metafora malarska. I bo to będziemy robić w drugiej części, czyli budować portret z jakichś plam. Czyli o tym, że o tym takim domyślaniu się, że możemy zacząć od jakichś kształtów i zastanawiamy się, co z tego może wyniknąć. To tak jak idziemy ulicą i widzimy jakiś ślad na ulicy i on nam coś przypomina, prawda? W sztuce to tak samo działa. I im większą wyrobimy w sobie taką wrażliwość, żeby w takich niepozornych fragmentach rzeczywistości, w jakichś takich fragmentach, nie wiem, odrapanej ściany, na niebie, wśród chmur dostrzegać jakieś kształty, tym bardziej nam się rozszerza wyobraźnia i możemy to samo robić właśnie na papierze. I tu jeszcze jedna tylko sprawa, jeśli chodzi o kreskę. I zaraz będzie... Tutaj to jeszcze udostępnię, ten live. I zaraz będzie... I zaraz będzie już ta część rysunkowa. Dajcie jeszcze proszę znać, czy widać i czy słychać dobrze. Dlaczego kreska jest interesująca? Dochodzi tu kwestia ruchu. W liniach kryje się pęd, który możemy zauważyć, niezależnie od tego, czy jest on mały, czy wielki. To dlatego rysunki, czyli obrazy oparte na kresce, bardziej nas pociągają niż te, w których kreska nie występuje. Potrzebujemy kreski. Wiemy też, że za kilkoma liniami na kartce może kryć się niemal wszystko. Dlatego oszczędność środków wyrazu stanowi tak ważną cechę rysunku. To jego zaleta. Na wszystkich robi wrażenie, nawet na tych, którzy wolą nadmiar. Ja chyba wolę nadmiar. A przecież wszyscy od czasu do czasu potrzebujemy nadmiaru. No i tu wydaje mi się, że super kolejny cytat. Na razie zostawię już książkę Hockneya. Właśnie, bo może się ktoś zastanawiać, chce uchwycić, nie wiem, jakąś bliską osobę czy siebie, no teraz najprościej to zrobić za pomocą telefonu, za pomocą aparatu fotograficznego. Jak mamy kiepskie oświetlenie albo gorszy aparat, to średnio nam to wyjdzie. A to, co daje nam rysunek, dlatego zachęcam was, żeby spróbować, mimo że może nie od razu będzie takie podobieństwo duże, jakie byście sobie życzyli. Mogą być jakieś błędy w proporcjach, ale będzie to coś żywego, jeśli nie będziecie odrysowywać, tylko odważycie się na rysunek. Dlatego ja jakby pierwszą część tego rysowania, myślę, ja sobie przygotowałam jakąś kartkę, też sobie przygotujcie, może być mała, duża, nie wiem, jaką chcecie. Można zacząć od ołówka albo właśnie cienkopisu, markera. Ja tu zachęcam, chyba zacznę markerem, żeby coś było widać. Tak jak pisałam wcześniej, można sobie jakieś zdjęcie przygotować było. Chociaż chyba lepsze by było lusterko. Ja chyba będę tutaj próbować właśnie się z jakimś, nie wiem, czy kamerką, czy zdjęciem posługiwać. Chociaż najchętniej rysowałabym tutaj kogoś przed sobą, bo to tak się najfajniej rysuje. Więc jeśli macie
kogoś obok, to spróbujcie to wykorzystać. I tak jak było powiedziane, nawet nie na tyle się zastanawiajcie, bardziej chodzi o obserwację, o to, żeby się skupić na tym obrazie, na tym zdjęciu, czy na swoim obrazie w lustrze. Jeśli sobie przyniesiecie lusterko, to w ogóle zachęcam. To jest super, super ćwiczenie. Skupcie się na obserwacji, żeby bardziej, czasem więcej obserwować ten obraz w lustrze czy zdjęcie niż wasz rysunek, przynajmniej na początku, żeby się tak skupić. A druga rzecz to taka, i to sobie możemy nawet na początku zrobić. Weźcie sobie nawet pierwszą taką kartkę, albo taką, która już jest zużyta gdzieś na drugiej stronie, albo taką, żebyście się nie przejmowali, że to jest jakaś dobra kartka. I sobie trochę zróbcie taki jeden czy dwa takie bazgroły, że tak powiem, żeby rozruszać rękę. Bo to, co jest ważne, to, że im bardziej będzie ta kreska dynamiczna, to co właśnie przeczytałam u Hockneya, tym bardziej będzie ten rysunek ciekawy. Wiecie, nie przejmujcie się, ja też teraz tak po prostu sobie rysuję, to nie ma ładu składu, patrzę tak naprawdę na siebie i tutaj z opóźnieniem i zobaczymy. Chodzi mi o to, żeby troszkę się sobie rozszkicować. Bardziej właśnie chodzi o takie złapanie takiego luzu w dłoni. Wiecie? Więc tutaj widzę, że ktoś dołączył do nas, bo ja udostępniłam ten live. Spotkanie, rysowanie portretu, takie ćwiczenie, takie po prostu szkicowanie. No ja uważam, że szkicować każdy może, to nie trzeba od razu się zapisywać na jakąś szkołę, wiecie, szkołę portretu. Ja tutaj na razie nie mówię o takich rzeczach jak proporcje. Na razie sobie tak idźcie na żywioł, po prostu rysujcie to, co widzicie, ale mówię z taką lekkością, do tego was namawiam. Za chwilę też powiem trochę o tych takich. Chodzi o to, żeby linia była cały czas, czy ręka bardziej i to, co później prowadzi właśnie linię, ta ręka, żeby ona była cały czas w ruchu. Generalnie jest tak, że jak robimy dużo linii, różnych stawiamy, to zazwyczaj któraś będzie dobra. Inaczej jest w przypadku, gdy robimy, staramy się znaleźć tą jedną taką dobrą i tak wtedy najczęściej nie postawimy jej dobrze. No i później mamy problem, czy to jest zepsute, czy nie. Ale właśnie tak jak się ołówkiem szkicuje, czy coś robi się dużo, ja mam tu taki trochę jakby wypisany marker i on w sumie zachowuje się podobnie jak ołówek, że właśnie bezpiecznie jest po prostu stawiać więcej linii czy plam, że to jest tak jakby dajecie sobie więcej możliwości. Plus to, że jak rysujecie na przykład z natury, czy nawet jak oko patrzy, obserwuje, to ono zazwyczaj skacze. Nie jest, obraz nigdy nie jest nieruchomy, bo nawet jeśli przedmiot leży, to nasz wzrok go cały czas omiata i pulsuje, prawda? Więc to, co rysunek nam może dać, to jest właśnie ten ruch. Fotografia, ona zawsze troszkę tą rzeczywistość tak jakby zamyka w takim pudełku i tak, no nie wiem, fotografia oczywiście też może być fajną inspiracją, ale jest, nie jest taka jakby, nie może dać tego, co rysunek, prawda? Ale wiadomo, że jest bardzo pomocna. Dobra, zrobiłam tu taki szkic, troszkę bazgrow, tak bym powiedziała, ale go pokażę. I może przejdziemy do... Dajcie znać, czy coś szkicujecie, jak Wam się zaczęło, czy Wasza linia jest luźna, czy niekoniecznie. Ja tutaj nie widzę żadnych komentarzy, nie wiem, jak to, na czym to polega, czy są, czy ich nie ma. Nie wiadomo. Dobra. W takim razie już moment.
są jakieś, to mi się nie pokazywało, to mi się pokazuje. O, halo, o. No to witam, cieszę się, teraz widzę komentarze, wcześniej ich nie widziałam, to jest jakieś tutaj trudna sprawa, żeby to... To dajcie proszę znać, czy rysujecie siebie z lusterka, czy rysujecie kogoś, dobra? Bardzo proszę, ja tutaj będę próbować teraz, ciężko mi jest siebie rysować w takim opóźnieniu, więc tutaj sobie takie zdjęcie przygotowałam. Aha, to może w takim razie odrobina teorii, takiej jakby ktoś chciał też coś się dowiedzieć o twarzy. Chociaż ja tutaj nie chcę robić takich tutoriali, jak narysować twarz, bo jest to w wielu książkach już napisane i czasem już na zajęciach to robiłam. O, kogoś super. Ale tak jakby przypomnę dla tych może z Was, dla których to być coś ciekawego, więc jak zrobimy sobie takie jajo albo koło, taką głowę, o, siebie, super. No, ja też siebie. Chciałam Damiana rysować, ale on mi uciekł. Nie wiem, powiedział, że musiałby to wcześniej się psychicznie przygotować do takiego właśnie tutaj pracy, udziału jako model. Więc tak. Takie jajo albo coś takiego okrągłego, wiadomo, każdy ma troszkę inną twarz i sobie ją gdzieś w połowie mniej więcej dzielimy. Najlepiej nie tak na wprost, tylko lekko pod takim łukiem, bo jak się przypatrzymy, to oczy też nie są nigdy tak dokładnie, jakby głowa to jest bryła, więc te oczy też gdzieś na takim łuku muszą być. Tego normalnie nie widać, ale to jakby sobie trzeba wyobrazić, że tak jest. I ten taki najczęstszy błąd, który się popełnia, obojętnie jakie kto ma czoło, czy wysokie, czy niskie, to te oczy są zazwyczaj gdzieś w środku głowy, bo głowę liczymy od czubka, prawda? No może nie od mojego koka, tylko od czubka, więc wtedy gdzieś te oczy wychodzą w połowie. Ja jako dziecko zawsze tak jakby ucinałam głowę i to było tak. Tak rysowałam, a u góry nic nie było. Prawda? I potem tylko ten hełm trzeba to rysować. No, ale to takie przypomnienie. No i gdzieś i rysujemy. Ja tu może robię teraz taką trochę schematyczną. Później nad tą linią środkową brwi, a w tej linii właśnie po środku to powinien wypaść gdzieś środek oczu, więc możecie sobie gdzieś tam źrenicę. Możecie, nie wiem, jak macie gdzieś jakieś dzieci obok, to też zaprosić. Może też z wami porysują, możecie się pobawić, rysować siebie wzajemnie. Ja mówię, to jest trochę taki live, też taka zabawa, też żeby odczarować taki trudny temat, jakim jest portret. Ja na tych spotkaniach, na tych live'ach nie nauczę Was jakoś tak warsztatu. To też jest za mało. Ja mogę Was tylko zachęcić, pokazać to jak to jest w sumie proste i że tak można też robić, bo dużo osób też się zniechęca, bo myśli, że wiele rzeczy jest po prostu takich bardzo trudnych i że jak się tego nie zrobi tak profesjonalnie, jak tam ktoś robi, to w ogóle nie jest do zrobienia. A można robić bardzo różnymi sposobami, i to jest tylko kwestia, żeby znaleźć taki dla siebie. Ja na przykład teraz jestem trochę przerażona z tego, co mi wychodzi, ale nie wiem, nie poddaję się. Tu może powstać wiele, wiele prób. Tak samo właśnie też do tego Was zachęcam. Bo samo szkicowanie, to co jest dobrego w szkicowaniu, co odróżnia właśnie ten proces szkicowania od nieszkicowania, ale rysowania, jest tym, że szkicowanie zakłada taką ulotność i proces. Czyli że tworzymy szkice, coś, co może być niedokończone. Dzięki temu mamy taki luz i możemy w ciągu godziny stworzyć 20 szkiców. Gwarantuję Wam, że jeśli stworzycie 20 albo nawet 10 szkiców, to
co najmniej jeden, albo dwa, albo może pięć będzie naprawdę dobrych. Jeśli w tym czasie będziecie robić jeden rysunek, może się okazać, że będzie dobry, że będziecie zadowoleni, zadowolone, ale może się okazać, że nie. I wtedy zostajecie z niczym. I jest frustracja. Więc, a szkicowanie właśnie i też ma na celu to, że się właśnie nie dokańcza czegoś, tak jakby nie stawia na taką, na takie perfekcyjne oddanie, powoduje, że właśnie ta kreska jest żywa w takim ruchu, w pośpiechu, to tylko dodaje. I no, dlatego Was jakby zachęcam tutaj do szkicowania i właśnie, że szkicowanie to właśnie to nie to samo, co rysowanie. I że szkicować można nawet wtedy, gdy się ma bardzo mało czasu. Wystarczy 5 minut. Albo nawet kilka. No, Damian nadałby się jako żywy model. Dokładnie. To trzeba tutaj więcej takich głosów, to może wróci. No, a tak widzę, że narysowałam sobie jedno oko większe. A ty, Ola, powiedz, rysujesz siebie z lusterka, czy z jakiegoś zdjęcia? No. Ja tutaj też zachęcałam właśnie do tego, żeby sobie jakieś takie zdjęcie wybrać i też takie nie takie najlepiej nieposągowe. Bo właśnie to, co jest fajne, wydaje mi się, w rysowaniu twarzy, to, że ona jest taka żywa i się rusza i pokazuje emocje. No, ja tutaj na przykład zrobiłam, nie wiem już co dalej, tyle mi się udało narysować. Może jest jakieś podobieństwo do mnie, chociaż nie jestem pewna. Może sięgnę jeszcze po jakieś inne narzędzie. Zobaczymy. O, jakiś taki cieńszy. O, może jakieś szczegóły się tutaj pojawią. No, to ja tutaj na początku, ci co nie słyszeli, opowiedziałam, to znaczy zacytowałam, przeczytałam słowa Davida Hockneya o tym, że właśnie tak naprawdę, no, że kreska jest czymś bardzo interesującym i że wystarczą dwie kreski, w ciekawy sposób zestawione i już się coś tworzy pomiędzy nimi. I dlatego teraz... I dlatego teraz po prostu korzystamy z tych właśnie, z tej zachęty inspirującej. Ja chyba wrócę jeszcze na moment do tej książki, bo Wy sobie rysujecie. A ja tutaj coś doczytam. O, to jest też tak właśnie ciekawy cytat dotyczący fotografii. I tak David Hockney mówi. Najlepsi fotografowie, na przykład Cartier-Bresson, mieli wykształcenie artystyczne, co oznacza, że potrafili rysować. A rysunek to nauka patrzenia. Widzicie? Patrzenia, obserwacja, że czasami nawet bardziej ważne jest oko i to, jak my obserwujemy, niż ręka. Cartier-Bresson umiał patrzeć i widzieć więcej, dlatego robił lepsze zdjęcia. Niezapomniane fotografie. Kilka z nich także mam stale przed oczami. Później właśnie wspomina, że poznali się w 1975 na wystawie rysunków właśnie w Paryżu Hockneya i że podobno od razu chciał z nim rozmawiać o rysowaniu.
A Hockney chciał rozmawiać o fotografii, więc się tak dopełniali. Wciąż powtarzał, że jego zdjęcia są dobre dzięki geometrii. Powiedziałem mu tak. Tak, to polega na umiejętności przełożenia trzech wymiarów na dwa, czyli opracowania wzorca, według którego to się robi. To także kwestia zwrócenia uwagi na krawędzie. No to jest ciekawa rzecz, ja o tym nie wspominałam, ale jak już komponujemy obraz, to jest kwestia kompozycji. Gdzie ten obraz się ucina, prawda? Czy ta nasza twarz w tym wypadku, jeśli bierzemy się za portret, czy ona właśnie jest centralnie, czy ona wypełnia całą kartkę, czy tylko część, prawda? Co się dzieje poza, czy ona jest zbliżona do jednej krawędzi, prawda? Czyli to umiejscowienie obiektu, przedmiotu w kadrze, na kartce, jakby powoduje tutaj odmienną kompozycję. A ta kompozycja jest ważna, bo ona wpływa na to, czy my obraz tak jakby całościowo postrzegamy jako dynamiczny. Na przykład dynamiczna kompozycja to jest taka, która podkreśla takie diagonalne, znajdują się linie poprzekątnej. Tutaj u mnie na przykład jest tak bardzo klasycznie i jest to kompozycja taka centralna, pionowa i statyczna. Czyli wszystko, co najważniejsze, mieści się w kadrze. Jeśli by nam się coś nie mieściło, mogłoby się celowo nie mieścić, to będzie wtedy właśnie dynamiczna kompozycja. Sprawdzę, czy tutaj są jakieś dynamiczne. Na pewno są. Ja bym Was bardzo prosiła, jeśli zechcecie, a mam nadzieję, że zechcecie, żeby Wasze rysunki, nawet te właśnie nieudane, czy Was groły, wklejcie w komentarzu, bo chciałabym zobaczyć, co wam wyszło. Kurczę, nie mogę znaleźć teraz tutaj takich dynamicznych, fajnych kompozycji. Ale generalnie to się łatwo czuje, kiedy kompozycja jest dynamiczna, a kiedy jest niedynamiczna. O, tu jest na przykład portret autorstwa Davida Hockneya. Chociaż nie, a nie, nie, na odwrót. To jest Lucian Freud, czyli inny malarz, który właśnie malował Hockneya, czyli malarz malował malarza. I tutaj kresek nie widać, ale za to są takie pociągnięcia pędzla i są dość ciekawe. To jest bardziej o malarstwie. Czekam na wasze zdjęcia. No tu jest grafika, ale jest bez wątpienia dynamiczna. Apokalipsa, czy cztery jeźdźców apokalipsy. Albrecht Dürer. Dobra, jestem ciekawa właśnie, jak wam to idzie. Ja tutaj coś jeszcze. Wprowadzę tutaj kolor takim mazakiem kredowym. A za chwilę zrobię drugie podejście do portretu, ale tym razem plamą. Kurczę, ten marker się już chyba.
Dajcie znać, czy jesteście na wakacjach, czy już nie. I czy coś aktualnie tworzycie, malujecie, a może szkicujecie. Ja na przykład powiem, że w tym wakacyjnym czasie troszkę wyjeżdżałam, ale w sumie ostatnio to bardziej stacjonarnie, ale poznaję nową technikę, której wcześniej praktycznie nigdy nie stosowałam, akwarele. I ostatnio po prostu u mnie dużo prac na papierze się pojawia. Czyli nie da się udostępnić. Dobra, jeśli się nie da, to możliwe, że po zakończeniu będzie, bo to by musiało być tam w komentarzu taka opcja, żeby to zrobić. Jeśli się nie da, to zaproś tę osobę przed kamerę. Nie wiem, o co chodzi. To może w takim razie po skończeniu tego live'a, ale to w takim razie, jak się mamy, to możesz podesłać po prostu na Messengerze, to ja też zobaczę. Dajcie też znać, czy już właśnie kończycie ten jeden rysunek, czy chcecie teraz przejść do plamy, czy niekoniecznie. O. O, no i super, takie żywe i fajna kompozycja. Nie zmieściła się cała głowa, ale to jest nawet... to jest nawet fajne, bo dzięki temu właśnie jest taka... no, fajnie jest uchwycony ruch, to ramię i taki półprofil. Bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba, Beata. Okej. Więc cieszę się, super, że rysujecie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Kurczę, nie wiem, czy właśnie... Chcę, żeby... Aha, że to jestem. No właśnie, ja myślałam, że kogoś tutaj... Że jakaś znajoma... znajoma twarz. Ja chyba wiem, jak można zrobić, że jak się... to dziękuję bardzo, że tutaj znalazłam się na rysunku. No właśnie, te ułożenie ramion takie podobne. I nos, właśnie nos, przecież to nie jesteś ty, kurczę, nie zajarzyłam. Ale że właśnie można to zrobić tak, że jak wyjdziecie z oglądania na żywo, to można dać taki później komentarz po prostu jako posta i tam wtedy to się chyba będzie dało, chociaż nie wiadomo, ale to nie jest takie istotne. Ale napiszcie proszę, czy właśnie już
gdzieś tam kończycie ten linearny rysunek, czy chcecie teraz się plamą pobawić, czy jeszcze chwila. Fajnie, jakby się dało, właśnie, żebym ja was widziała, nie tylko we mnie. Mam nadzieję, że wszyscy tu obecni rysują. Rysowanie to jest przede wszystkim zabawa. I szczególnie w przypadku portretu dobrze jest nie zakładać, że to musi być od razu nie wiadomo jak podobne do was albo do kogoś innego. Dlatego teraz rysowaliście kogoś, ja teraz chyba troszkę sobie odpłynę w dosłownym tego słowa znaczeniu i też podzielę się taką refleksją, że mój dyplomowy cykl, czyli jak kończyłam właśnie studia na 5. roku, każdy sobie już tworzył taki cykl prac na określony temat. A to był taki czas, że ja właśnie zaczęłam wtedy z taką pasją rysować, malować portrety. To było dość zabawne, bo wiele osób później pyta, jak widzi portret, czy to jest ktoś konkretny. Tak się bardzo dopytują, czy to jest ktoś. A te moje portrety, może niektórzy je znają, są dalekie od takiej dosłowności. I ja może z jednej strony dlatego, że nie wiem, że nie lubię różnych ograniczeń, w tym takich warsztatowych, a w sumie pewnie jakieś miałam, też nie na tyle mi się chciało je zgłębiać. Chciałam po prostu w jakimś sensie malować portret, ale nie przejmować się różnymi szczegółami. Coś mi się podobało w tym, że po prostu obraz przypomina twarz. Właśnie w takim znaczeniu, jakim mówił Hockney, że dwie kreski to, co potrafi dziecko. Dwie kreski i czy plamy? Ale nasz mózg jest tak niezwykły, że potrafi to połączyć. Potrafi połączyć dwie pozornie niekształtne plamy, kreski i zobaczyć w tym od razu dwoje oczu albo całego człowieka, prawda? To jest niezwykłe, ale my wszędzie dostrzegamy jakieś analogie i dlatego jesteśmy w stanie bardzo szybko czytać abstrakcje, nadawać jej znaczenia. Nie potrzebujemy wiedzieć wszystkiego, mieć podanego jak na talerzu. Już dzieci robią pewne takie zabiegi, można powiedzieć, że wręcz właśnie takie jak co niektórzy artyści, abstrakcjoniści, czy właśnie ekspresjoniści. Ale dorośli tak samo, no to jest wszystko kwestia może takiego wyczulenia na pewne zjawiska, też jakiejś praktyki. Mi to sprawia olbrzymią frajdę. Pewnie to zależy od człowieka, takie właśnie zdanie się na pewną przypadkowość, na ruch, na to, że wydaje mi się, że taki tworzenie takiego obrazu, który się wydarza gdzieś na kartce, na płótnie, który nie ma takiego wyraźnego,
który nie ma takiego wyraźnego punktu odniesienia w rzeczywistości, może na początku się wydawać trudne, ale później jest niezłą zabawą i też może być jakimś sposobem na malowanie. Nie mówię, że tak, że Wam się to spodoba, ale jeśli nie próbowaliście, to warto spróbować. No, u mnie powstaje taki portret całkowicie z plam, wręcz taki trochę przerażający, ale jest. I to jest taka druga strona medalu. Basia napisała, nie umiem zacząć i nie skończyć. No to jest dobre. Ja mam często problem z kończeniem, więc myślę, że lepiej właśnie w tą stronę, prawda? Lepiej kończyć. A też podzielę się z Wami taką taką dzisiaj zabawną może sytuacją, która mnie spotkała. Teraz sobie myślę, że zabawną, chociaż jak to usłyszałam, to zrobiło mi się tak troszkę przykro, może nawet, nie wiem, nie było to przyjemne uczucie. Jak może część z Was wie, mam taką swoją małą galerię w Gliwicach, do której notabene zapraszam. Jutro na przykład jestem od 16 do 18, więc możecie mnie odwiedzić, ale do sedna. Był to jakiś przechodzień, który właśnie przechodził. Ja akurat robiłam zdjęcia, więc gdzieś tam było mnie widać. I on się tak zatrzymał, tak patrzył na te obrazy. A jak może znacie moją twórczość, to są to takie dość kolorowe prace, dużo plam różnych, takich zestawień barwnych. I on się tak zapytał, a ludzie to kupują? Przecież to dzieci w przedszkolu takie rzeczy mogłyby zrobić. No ja sobie tak myślę, no czemu mają nie kupować? No, nie wiem, już coś takiego właśnie mu powiedziałam i on właśnie później o tych dzieciach. Tak sobie myślę, że ja się zgadzam. Oczywiście są dzieci, które tworzą bardzo piękne rzeczy i one jak najbardziej estetycznie mogą być wspaniałe i też nie uważam, żeby tutaj jakby nie mam takiej obawy, że że jeśli coś, co ja robię, zrobiłoby dziecko, to znaczy, że to jakoś moja twórczość na tym traci. Nie, ja myślę, że każdy, czy dorosły, czy dziecko mogłoby zrobić coś takiego. No to trzeba spróbować. Jak ktoś w tym nie siedzi, to albo mu się coś wydaje bardzo trudne, albo bardzo łatwe i tak jakby nie dostrzega różnicy. No tutaj myślę, że to też jest tak. Ta uwaga tego pana też wynikała z takiego, no z jednej strony może z takiego właśnie dość prostego podejścia do rzeczywistości, który tak właśnie dzieli ją na takie właśnie proste, czarno-białe fragmenty. Kurczę, coś się niedobrego podziało u mnie na tej pracy teraz. Za dużo takich zgrzytów kolorystycznych, dysonansów. Więc tak, dzieci są... A Picasso to by w ogóle się bardzo zgodził z tym panem, bo on robił w pewnym momencie właśnie wszystko, żeby wrócić do tego stanu takiej świeżości, ekspresji dziecięcej, która nie wysila się, nie udaje. Tak sobie po prostu jest. I myślę, że to jest taka właśnie fajna puenta, że każdemu, kto wyrusza w taką twórczą przygodę, trochę takiej dziecięcości, w takim znaczeniu właśnie takiej odwagi, autentyczności. Każdemu by się to przydało. Myślę, że również temu panu, który bardzo siedział w głowie, siedział w takich,
tym, co mu się utrwaliło, że takie rzeczy robią dzieci, a takie robią artyści, prawda? On tak jakby posługiwał się takimi schematami, w dodatku no, nie wykazał się znajomością historii sztuki, no ale no cóż, mamy takie społeczeństwo, w którym powstaje bardzo, bardzo dziwna twarz u mnie, aż jestem troszkę przerażona. No właśnie, o tej historii sztuki, nie wiem, jakie są wasze wspomnienia ze szkoły, bo jestem ciekawa, jak była prowadzona plastyka. Ostatnio właśnie odwiedziła mnie też pani właśnie, jak się okazało, nauczycielka plastyki, już z wieloletnim stażem. I właśnie mówiła o tym, że no, że jakby społeczeństwo no, nie ma prawa być wyedukowane. No właśnie, wbrew zamierzeniu, no dokładnie. No tak sobie teraz to obróciłam, wtedy mi się trochę zrobiło tak właśnie może przykro, że ktoś tak nie docenia, ale, bo tak to brzmiało z ust tego pana, ale właśnie sobie to myślę, że w sumie to zawsze mi też o to chodziło, żeby właśnie taką, jak czasami widzę, jak dzieci są w stanie coś stworzyć takiego świeżego, takiego ekspresyjnego, no jakby ekspresji i takiego luzu, kreatywności możemy się uczyć od dzieci. Warsztat już może od starszych, bo dzieci nas tego nie nauczą, ale ekspresji tak. Takiej energii też, no, takiej żywotności. Natomiast właśnie to co mówiłam tej nauczycielce, którą też kiedyś rozmawiałam, ona akurat mnie nie uczyła, ale właśnie też odwiedziła galerię i właśnie mówiła, że właśnie jest no, taki duży problem właśnie z odbiorem jakiejś abstrakcji i też wskazywała na to, że po prostu liczba godzin jest tak mała, że kiedyś jeszcze mogła czasami zabrać jakąś klasę na wystawy sztuki. No a teraz to jest praktycznie niemożliwe. No i w sumie czemu się dziwić, że tak to potem wygląda, że się jak pewne rzeczy wydają nam się obce, to wtedy to właśnie wtedy no przepraszam, ktoś do mnie napisał. Jeśli po prostu czegoś nie znamy, to chcemy tego unikać, po prostu nie rozumiemy i tak to się kończy. Dajcie znać, czy teraz też sięgacie po pędzel. Ja tutaj korzystam z tuszy, ale to mogą być też akwarele albo jakiekolwiek inne farby. W sumie robię taki portret podwójny. Nie wiem, na jakim jesteście etapie. Czy jeszcze rysujecie, czy będziemy kończyć już może, bo już też jest taka dość późna pora. A dla tych, co dołączają, to rysujemy dzisiaj portrety.
Ja może jeszcze zrobię jedno podejście. Tutaj takie twarze mi się zmieściły. A pokażę też właśnie może z mojego szkicownika takie właśnie twarze już. To chyba, jeśli się nie mylę, moja siostra, bo tak okulary by na to wskazywały. Tuszem. No, ten szkic mi się podoba. Robiłam taką serię, większość nie wyszło, ale jest to właśnie to, o czym pisał Hockney. I co wydaje mi się, że jest fajne, co czasami można uzyskać w szkicowaniu, taką syntezę, że za pomocą kilku kresek oddajemy jakąś rzeczywistość czy podobieństwo, jeśli się uda, charakter, tu tak trochę w inny sposób, tak mniej ruchliwie, tylko właśnie takie kropeczki, kreseczki. No właśnie, bo jest wiele sposobów. Tak samo linią można rysować właśnie taką energiczną, a można taką spokojną, prawda? I od razu rysunek jest zupełnie inny. Sobie tak myślę, że jeszcze na koniec moglibyśmy... A, coś zacina. A cały czas zacinało, czy tylko teraz? Mam nadzieję, że... Dajcie znać jeszcze, czy też u innych też zacina, czy to jest tylko jakieś właśnie chwilowe, czy nie. Jeśli zacina, to chyba będzie wykończyć, bo... Aha, no to może była chwila, czasami tak jest. Ja tutaj też wyłączyłam na jednym urządzeniu. Tak pomyślałam, że jeszcze... z takiego ćwiczenia, które można by zrobić, które też jest fajne. Widziałam ostatnio też modne się zrobiły takie coś takiego jak rysunek jedną linią bez odrywania. To może być fajne ćwiczenie, bo dzięki temu te rysunki są inne. Nie wiem, myślę, że możecie rysować portret, ale już taki wiecie, z wyobraźni albo cokolwiek innego. Przyznam szczerze, że nie robiłam jeszcze takiego portretu bez odrywania. No, ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. Więc przygotujcie sobie jakieś narzędzie i po prostu nie możemy odrywać ręki. Koniec. No udało się, jakiś taki profil z tego wyszedł. Fajna to jest zabawa. Możemy jeszcze kontynuować. Tak mi teraz przyszło, jak patrzyłam na ten profil, że ta kreska, tylko mi ten marker przestał fajnie malować. Ona mi przypomina taką na grafikach właśnie Picassa. Picasso też taką linią właśnie, bo Picasso był znany z takiej swojej swobodnej linii, a żeby robić jedną linią, no to siłą rzeczy robi się pewne zawijasy, bo nie można odrywać, więc nie jest poszatkowana. To jest super zabawa. Spróbujcie sobie też
Teraz może tym markerem. No, ważne, żeby mieć dobre narzędzie. Napiszcie też, tak mi naszło, jaki jest Wasz ulubiony artysta? Jestem ciekawa, czy macie takiego. Oderwałam. Nie udało się. Dziwne. Dwa razy oderwałam, więc chyba się nie liczy. Boże, chyba się stanę karykaturzystką. Kurczę, po prostu wychodzą mi jakieś potwory. O. No, ale też pokazuję Wam właśnie, jak to może wyglądać, że po prostu powstaje jedna praca. O, a tutaj jest super portret, bardzo mi się podoba. Tu jeden z moich uczniów narysował mi właśnie, jak siedziałam. Co prawda nie miałam okularów, ale narysował tak, jakbym miała. A może miałam, a nie, miałam. Miałam przeciwsłoneczne. No to się będziemy zaraz żegnać. Ja czekam na Wasze właśnie zdjęcia prac. I chyba nie można było teraz wkleić w tym live'ie, ale bardzo Was proszę, nie o to, żeby się nie w żadnym razie nie wstydzić. Beata już mi wysłała, ale też właśnie możesz wkleić po prostu w komentarzu, jak się pojawi to jako post, ten live, to właśnie, żeby wkleić takie zdjęcie, że pracowaliście i... To było super. No, natomiast kolejny live, taki rysunkowy, będzie w przyszłym tygodniu. Myślę, że właśnie w środę lub czwartek. Możecie dać znać już, jeśli któryś z tych dni Wam bardziej pasuje, a któryś mniej. No i jeszcze jest kwestia tematu. Ja już wiem, że coś miałam w głowie, jakiś temat, ale teraz tego nie pamiętam. Jeśli macie jakieś propozycje, to dajcie, proszę znać. Aha, wiem. Myślałam, żeby pociągnąć temat kreski, ale w takim kaligraficznym ujęciu. Czyli właśnie jakiś mazak pędzelkowy, albo właśnie taki mały tusz sobie kupcie. Dobra, może być taki cienki pędzelek do tego, może być piórko, ale właśnie wystarczy w sumie pędzelek. I to będzie trochę o takiej rysunkowej kaligrafii i sobie do sztuki japońskiej troszkę nawiążemy. Myślę, że to by było fajny temat. No i ten dzień się pojawi, natomiast myślę, że to będzie właśnie środa, czwartek lub czwartek w przyszłym tygodniu. Natomiast w sobotę już będzie live taki, już chyba jutro najpóźniej się będzie informacja, o której godzinie, taki performance, gdzie będzie interakcja obrazu ze słowem. To znaczy jak ze słowa takiego literackiego bądź poetyckiego może wyjść obraz. No i to będzie taka interakcja właśnie z współpraca, kolaboracja artystyczna z aktorką i reżyserką Agnieszką Batuk. Właśnie będziemy wspólnie tworzyć, to znaczy ona będzie
będzie tutaj tworzyć głosem i uczyni literaturę obecną w tym spotkaniu, a ja będę właśnie z tej inspiracji tworzyć, więc w sobotę będzie taki live, na który też zapraszam. Jeszcze się właśnie pojawi dokładna informacja co do godziny. No i bardzo Wam dziękuję za to spotkanie w takim razie, że znaleźliście czas. No i jestem bardzo ciekawa właśnie tych szkiców. Zdaję sobie sprawę, że niekoniecznie powstały jakieś dzieła, ale może coś zaczęliście, coś będziecie kontynuować. Może ta kolejna praca, która powstanie, będzie właśnie tym przełomem. Jestem ciekawa, co Basia też stworzyła, bo wiem, że ona portrety od zawsze bardzo lubi. Ale i reszta. Mam nadzieję, że każdy, kto oglądał, to coś tam sobie na Was zgrolił. I jeśli będzie odważny i wyśle właśnie w komentarzu, wstawi, to będę po prostu bardzo wdzięczna, albo po prostu mi podeśle, to no, to też dziękuję. Więc bardzo Wam dziękuję za ten wieczór. Zapraszam w przyszłym tygodniu. Rysujcie. Twórzcie, inspirujcie się wzajemnie i odpoczywajcie. No to do zobaczenia za tydzień. Cześć.